ruszyły! Piękny start, Sadak ostatni, na czele galopuje Kipgat, na drugiej pozycji Predator, trzeci Carlin, tam Carlin razem z Atlantem na ostatniej pozycji, Sadak przedostatni, Atlanty 1400 metrów do celownika, na cele niezmiennie Kipgat, na drugiej pozycji Predator, Carlin na trzeciej, na czwartej Sopran Tamo i Atlant razem na ostatniej Sadak i za chwilę 1200 metrów do celownika. Kiepgrad z niewielką przewagą nad Predatorem, na trzeciej pozycji Atlant, tam trzecia, czwarta, piąta pozycja, bardzo konie mocno zgrupowane i 1000 metrów do celownika, z niewielką przewagą na czele nadal Kiepgrad ucieka, powiększa przewagę, na drugiej pozycji Predator, na trzeciej jest Atlant, na czwartej Sopran Tamo i na końcu Sadak razem z Carlinem. Do celownika jeszcze zostało jakieś 700 metrów, na czele Kiepgrad, na drugiej pozycji tam Sopran Tamo poprawił bardzo mocno po zewnętrzny, Carlin odpadł na ostatnią pozycję, wyjście na finiszową prostą, ucieka Kiepgrad, ma przewagę Kiepgrad, atakują go finiszujące polem Predator oraz Atlant, dobrze się trzyma Sopran Tamo, słabnie Kiepgrad, a na czele w tej chwili tam się włącza również Sadak, ale dwa konie walczą, Predator i Atlant razem, a Sopran Tamo po zewnętrznej kapitalnie finiszuje, walka niesamowita, Sopran Tamo jest na czele, a tam za nim walka tylko o drugie miejsce, Sopran Tamo, Atlant, Sopran Tamo, Atlant w celowniku, nieprawdopodobna niespodzianka, bomba prawdziwa, Sopran Tamo wygrywa Mokotowską na drugiej pozycji, celowniku Atlant!